Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu tygodniowym od 4 do 10 lipca bieżącego 2022 roku. Karty są już potasowane, teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla naszych lwów przygotował. Poniedziałek, król denarów, wtorek, 8 kielichów, środa, 6 mieczy, czwartek, as buław, piątek, 10 buław, sobota, rycerz buław i niedziela, księżyc. W tle mamy wieżę. Kochani, coś Was w tym tygodniu zaskoczy. Uważajcie też na wichury, burze, tornada, wszelkie naprawdę nagłe zmiany pogody, jakieś wyładowania atmosferyczne. Zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś na wyjeździe, tutaj uważajcie. No i coś niestety ulegnie zmianie, z pewnych planów trzeba będzie zrezygnować. Mogą pojawić się jakieś usterki, jakieś awarie, których się zupełnie nie spodziewacie. To może Wam pokrzyżować jakieś plany, więc naprawdę bądźcie czujni. Co, kochani, w poniedziałek? Król denarów. Spotkanie z koziorożcem, bykiem bądź panną w sprawach biznesowych. Ogólnie jakiś hojny mężczyzna, który chce Wam pomóc, chce Wam doradzić, zainwestować, bądź jakieś zakupy, na przykład w Waszej firmie większe zrobić, jakąś transakcję przeprowadzić. Ktoś, kto być może proponuje współpracę. Natomiast lwy, które szukają pracy, może pojawić się jakaś ciekawa oferta. I tutaj ktoś będzie Wam proponował jakieś stanowisko. No nie wiem, czy się zdecydujecie. Niektóre lwy, które mają pracę, mogą liczyć na awans. W związkach bardzo dobrze, zwłaszcza tych stałych, gdzie jesteście rodziną, gdzie macie dzieci. Tutaj widać, że zwłaszcza panowie będą bardzo dbać o te relacje. Starać się o to, żeby niczego Wam nie brakowało. Podejmować jakieś wspólne decyzje, jakieś sprawy związane z bankiem, z finansami, być może jakaś rozmowa z doradcą kredytowym. Tutaj, jeżeli staracie się o kredyt, w tym dniu warto na ten temat porozmawiać. No i też zastanowić się, jak być może zainwestować jakieś swoje oszczędności, tak? Zwłaszcza te lwy, które gdzieś tam jakąś znaczną sumkę mają latami odkładaną, uzbieraną, no i teraz być może chcieliby jakoś te pieniążki zabezpieczyć przed inflacją, która być może w zaskakujący sposób te oszczędności pożera, więc tutaj jakieś być może tematy związane właśnie z finansami. Ogólnie bardzo udany dzień, bardzo spokojny, rzeczowy, konkretny. Wszelkie sprawy powinniście sobie pozałatwiać. Możecie liczyć tutaj na uczciwość, na jakieś kompetencje osób, z którymi będziecie przeprowadzać jakieś właśnie sprawy, transakcje, inwestycje. Co we wtorek? Ósemka kielichów. No i tutaj niektóre lwy chyba wyjeżdżają już na wypoczynek. Ewentualnie będziecie rezygnować, nie wiem, może rezygnujecie z pracy, może właśnie przechodzicie gdzieś do lepszego działu, coś zmieniacie. No, tutaj ogólnie ósemka kielichów mówi, żeby w tym dniu nie wyjeżdżać, żeby nie wybierać się w jakąś większą podróż. Może to dopiero jest w planach. Jakieś rozstanie z rybą bądź z rakiem. Nie umiecie się dogadać, nie rezonujecie, nie macie jakichś wspólnych tematów do przedyskutowania, więc tutaj będziecie jakby kończyć jakieś znajomości. Ogólnie będziecie rozbici bardzo emocjonalnie. Tutaj karty mówią: opuszczaj wszelkie miejsca, sytuacje, gdzie jest ci źle, gdzie czujesz się niekomfortowo, co nie sprawia ci satysfakcji, gdzie czujesz pustkę, nie możesz się rozwijać, ktoś podcina ci skrzydła. Idź swoją drogą, kieruj się intuicją i też nie ukrywaj w sobie emocji. Jeżeli czujesz się źle, jeżeli wiesz, że to nie jest dla ciebie, po prostu zostaw to, idź przed siebie, szukaj czegoś, co cię usatysfakcjonuje. W środę 6 mieczy, więc planowanie jakiegoś wyjazdu, jakiejś podróży, no trzeba będzie niestety zrezygnować z jakichś planów i pójść swoją drogą. Natomiast być może jakąś sprawę uda się wyjaśnić, coś tutaj przedyskutujecie, bo szóstki to są zazwyczaj takie
karty, gdzie wszystko się równoważy. Równoważą się myśli, równoważą się jakieś przemyślenia właśnie, jakieś decyzje, jakaś rozmowa, która wszystko wyjaśnia, która mówi, że wiemy, na czym stoimy, wiemy, za czym podążać, w jakim kierunku. Więc tutaj jakieś pozytywne zmiany. Wszystko zmierza ku temu, żeby odciąć się od jakichś problemów i po prostu znaleźć jakieś pozytywne rozwiązanie. Pójść tam, gdzie jest mi lepiej, gdzie jest mi dobrze, gdzie nikt mnie nie krytykuje, gdzie nikt nie ogranicza moich działań, tak? Niektóre lwy być może będą się przeprowadzać w tym tygodniu, przenosić do innego działu, do innej firmy, bądź po prostu, tak jak mówiłam, urlop, więc wyjazd, jeżeli już to w środę. We wtorek jeszcze darujcie sobie ten wyjazd, zwłaszcza jakaś daleka podróż. Czwartek, bardzo udany dzień, będziecie mieli energię, siłę do działania, dużo pomysłów, kreatywności, takiego zapału działania do pracy. Pojawią się jakieś szanse, no i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli w poniedziałek mieliście jakąś rozmowę, ale jednak warunki tej rozmowy, warunki przedstawione przez tą osobę, która chciała Was zatrudnić, która ma pieniądze, ma potężną firmę, wie jak zarządzać, no ale być może coś Wam się nie podobało i szukacie dalej, tak? Więc tutaj może pojawić się kolejna szansa właśnie w czwartek. Natomiast jeżeli przyjęliście ofertę pracy tutaj z tym mężczyzną w poniedziałek, to po jakichś dwóch dniach zastanawiania się w czwartek zaczniecie pierwszy dzień. To będzie praca fizyczna, być może ciężka, ale jesteście ambitni, chcecie się wykazać. Wiecie, że podołacie, więc tutaj nie wahać się, tylko wyjść naprzeciw wyzwaniom i starać się coś zmienić w swoim życiu. Zwłaszcza jeżeli byście w pracy, która podcinała Wam skrzydła, która nie dawała możliwości rozwoju, odniesienia jakiejś życiowej kariery, to po prostu zakończcie to. Tak? I ta wieża mówi, zbóż kolosa, który stoi na glinianych nogach, zakończ współpracę, która po prostu no, nie daje już Ci nic dobrego i na tych zgliszczach zbuduj coś pozytywnego. W piątek mamy 10 buław, więc męczący dzień. Może być gorąco, więc tutaj uważajcie, żeby się nie przemęczać. Zadbajcie o to, żeby była klimatyzacja, bądź po prostu wentylowane jakieś pomieszczenie, zwłaszcza jeżeli gdzieś wiele godzin po prostu pracujecie. Te lwy, które są na urlopie i jakieś atrakcje chcą zwiedzać, no to tutaj uważajcie, że zwłaszcza górskie jakieś wycieczki, bo będziecie się wspinać i możecie po prostu płakać, bo będziecie bardzo zmęczeni. I w te upały no, też nie jest wskazany taki wysiłek fizyczny, tak? Więc tutaj po prostu nie przemęczajcie się w piątek, nie siedźcie za długo w pracy. Ja wiem, że Wy jesteście ambitni, że Wy jesteście bardzo zdolni, ale liczcie siły na zamiary i nie bierzcie nic ponad, co jesteście w stanie udźwignąć, bo mogą się odezwać jakieś kontuzje, jakieś problemy z kręgosłupem. I o tym ta wieża też mówi, tak? Układ kostny i kręgosłup, żebyście się też gdzieś nie połamali, zwłaszcza gdzieś jakieś pagórki, jakieś właśnie kręte ścieżki, gdzieś korzenie wyrastające, no w takich górskich szlakach różnie tam bywa, więc żebyście też nie mieli jakiejś kontuzji. Uważajcie to na to. Bardzo Was proszę, zwłaszcza tutaj weekend. Dobrze. Trudności i takie jakby robienie na siłę, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe. Więc jeżeli nie musicie, nigdzie tam nie idźcie po żadnych urzędach, po żadnych jakichś sprawach, które musicie pozałatwiać, bo będzie to naprawdę pod górkę. No. Cel jest niby na wyciągnięcie ręki, ale się umęczycie, po prostu się umęczycie. Zwłaszcza jeżeli będzie, mówię, bardzo gorąco, mamy tutaj tego rycerza buław obok, więc może być bardzo ciepło i nie jest to wskazane. Przełóżcie to na kolejny tydzień. Sobota bardzo aktywna, tutaj właśnie jakiś wyjazd, gdzieś będziecie w podróży, bądź właśnie jakieś wycieczki, jakieś wędrówki. To jest Wasza karta, więc no, spełniacie być może jakieś swoje pasje, jesteście bardzo, bardzo w to wkręceni, zaangażowani. Jakaś forma wysiłku fizycznego właśnie tutaj widzę. Być może sport związany właśnie z turystyką, więc takie przyjemne z pożytecznym. Wyjeżdżacie sobie gdzieś na skałki albo no nie wiem, jakieś inne wycieczki. Czy to rowerowe, czy jakieś nad wodą gdzieś, nie wiem. Ale nad wodą to nie byłoby tak gorąco. Tutaj ja widzę jakąś spinaczkę gdzieś
wędrujecie, wspinacie się i przy tym właśnie ta pogoda, ta zaducha bardzo Wam przeszkadza. Więc uważajcie, pamiętajcie o swoich pleckach, kręgosłupie i swoich nóżkach, żeby później nie cierpieć z bólu. No i co, kochani, może Was odwiedzić lew, baran bądź strzelec. Mężczyzna po 35 roku życia. Te lwy, które są samotne, może ktoś atrakcyjny w weekend pojawić się na horyzoncie. Kujcie żelazo, póki gorące, zwłaszcza, że osoba też jest zainteresowana, odwzajemnia Waszą uwagę. No i to może być takie, że tak powiem, porażenie jak piorun z jasnego nieba, tak? No, nagle miłość od pierwszego wejrzenia, bądź ta chemia zaiskrzy. Coś fajnego, jakaś przygoda może się tutaj zadziać. Na pewno bardzo atrakcyjnie i aktywnie z kimś spędzicie sobotę. Jeżeli pracujecie, będzie się dużo działo, ktoś może Was gdzieś tam wysłać po coś. Może będziecie jeździć, załatwiać jakieś sprawy. Troszeczkę będziecie zmęczeni, ale myślę, że ogólnie będziecie zadowoleni z efektów swojej pracy w sobotę. Po pracy być może jakieś właśnie fajne spotkanie w miłym towarzystwie. Niedziela, księżyc, niektórzy gdzieś nad wodą odpoczywają, inni znowuż tęsknią, bo kończy się urlop i trzeba wracać do domku. Są niezadowoleni, ale nie dają poznać tego po sobie. Intuicja będzie niezawodna w niedzielę, więc wykorzystajcie ją. No i jakieś spotkanie z rybą bądź z rakiem. Ktoś tajemniczy, ewentualnie jeżeli rozpoczynacie tutaj jakąś przygodę z nowym partnerem bądź partnerką, to tak nie odkrywajcie od razu wszystkich kart, tak? No, bądźcie tacy troszeczkę tajemniczy. Ewentualnie ktoś może tutaj mieć przed Wami tajemnicę, więc też uważajcie, żeby no, ta wiadomość, która do Was dotrze po jakimś czasie, no nie zburzyła tego całego fajnego tutaj klimatu, który między Wami się rozwija. Uważajcie na pogodę, to już mówiłam, uważajcie tutaj na plecki, na kręgosłup, na to, żeby gdzieś tam się nie połamać, nie skręcić nogi. No i może być zaskakujący ten tydzień, więc przygotujcie się, że mogą być jakieś niespodzianki i nie zawsze uda się wszystko załatwić tak, jak sobie to zaplanowaliście. Z niektórych spraw trzeba będzie po prostu zrezygnować. Kochani, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie znak ascendentalny. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego razu.